Słuchajcie, ten materiał dedykuję wielu moim kolegom, z którymi rozmawiam na bieżąco, na co dzień, którzy latają głównie Avatą lub latają DJI FPV. I to jest co jest świetne, jeżeli chodzi o ich arsenał, nie dość, że mają już te swoje doświadczenia odnośnie produktów DJI, to jeszcze mają do dyspozycji zarówno gogle DJI V2 lub te późniejsze, czyli DJI GOGOS 2, a także aparaturę DJI FPV a Remote Controller 2. I to co jest fantastyczne, że ten zestaw, czyli gogle plus aparatura, jeżeli wzbogacimy o jednostkę DJI O3 Air Unit, pozwala nam na wyjście poza tą rangę całych produktów, tak poza range product range DJI i możemy <coughs> używać wtedy produktów dostawców trzecich lub sami zbudować drona. I w tym materiale porozmawiamy trochę na temat tego, jakie są obecnie możliwości, bo Latając avatą, czy latając DJI FPV, mamy pewne ograniczenia. Już wam pokażę, na czym polegają. Jeżeli latamy avatą lub e, dronem DJI FPV, mamy następujące ograniczenia. E, nie możemy za bardzo używać jeszcze mniejszych, np. 200 gramowych, czy 250 gramów, cichych, małych, sineupów lub malutkich dronów, e, takich jak e, long range. Czy też freestyleowych dronów, lub nawet większych jednostek long range, np. 6 czy 7 cali, bo DJI po prostu nie ma tego w swoim typu szeregu. Druga sprawa, jeżeli używamy jednostki DJI O3 r Unit. Plus drona zewnętrznego. Nie mamy no-flying zones, nie mamy ograniczeń, jeżeli chodzi o wysokość lotu, odległość, nie mamy blokad aplikacji, które trzeba cały czas update'ować, nie mamy śledzenia naszych e, poczynań. Uh, więc to na pewno sprawia, że jesteśmy dużo bardziej elastyczni i możemy latać praktycznie wszędzie, jeżeli jesteśmy tylko osobami odpowiedzialnymi, oczywiście, i też możemy latać praktycznie bez ograniczeń, bo long range możesz wlecieć nawet na no, Matterhorn i nikt ci nie zapyta, uh, tak naprawdę, czy sobie zaktualizowałeś. Aplikacje. Możliwość adaptacji danych komponentów, czyli mając Air Unit, możesz zmieniać te komponenty, czyli możesz go też zabudować na innym dronie. Kwestia godzinki, dwóch i przenieść ten moduł na inną jednostkę. Na przykład masz zamontowany ten O3 na dronie małym typu Cinewub. A chcesz zamontować go na czymś większym, to jak najbardziej jest to możliwe, bo można sobie nawet na Pawo 30 przenieść z nas gula. To wszystko zajmie nam na przykład godzinkę czy dwie i mamy już zupełnie gdzie indziej jednostkę O3. Ja poszedłem jeszcze krok dalej, muszę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I ostatnio testowaliśmy z Patrykiem wydruk na ten moduł O3. On dokładnie zmieścił się w takiej formie, razem z zasilaniem z malutkiego pakietu, i to nam daje możliwość już e też zabudowy na przeróżnych jednostkach, nawet na samochodach zdalnie sterowanych, też jako kamera zewnętrzna do obserwacji w goglach, czy na skrzydle, czy na podobnych konstrukcjach, niekoniecznie, czy na przykład na statku pływającym, jak tylko nie zamoczymy, zanurzymy te jednostki DJI o 3 r Unit. To wszystko daje nam niesamowite możliwości, bo bardzo rozszerza to działanie. I to jest ta podstawowa sprawa. I teraz, jak uzyskać rozszerzenie? Tak jak powiedziałem, wychodzimy, z takiego założenia, że mamy gogle i mamy już aparaturę, tak? Dzięki temu mamy wizję z jednostki DJI O3 Air Unit i mamy możliwość sterowania też dronem, a tak jak ja tutaj mam na przykład Flywoo i to jest dron w wersji PNP, czyli dokładnie on jest skonfigurowany pod sterowaniem, pod sterowanie tym radiem DJI FPV Remote Controller 2. Więc możemy zrobić to na Dwa lub trzy sposoby, właściwie na trzy sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że kupujemy cały gotowy zestaw czyli drona od razu z zabudowaną jednostką i on jest kompatybilny. Zaraz pokażę przykłady. Druga forma to samodzielnie zmieniamy VTX, czyli nadajnik wideo, wideotransmiter, na własną rękę ze starszego, lub budujemy całego drona od podstaw mając kupując ramę i podstawowe komponenty Flight Controller IO, to wymaga już trochę więcej wiedzy i obejrzenia kilkudziesięciu odcinków Joshua Bardwella, jeżeli chodzi o paradniki z budowy, ale to też się da zrobić. Teraz pokażę Wam, jakie są przykładowe modele na rynku, żebyśmy mieli też rozeznanie, jak to wygląda pod kątem cenowym i jak to wygląda pod kątem możliwości zakupu takiego drona, który będzie sterowany z radia DJI, tego szarego i będzie komp Kompatybilne z goglami, Pierwsza, tak, pierwszy taki przykład to jest bardzo fajny, sympatyczny nowy dron. Geparsi CineLock 20 HDO3. On kosztuje w tej wersji 479 dolarów. Można go ściągnąć bezpośrednio ze strony Geparsi. Można go kupić też w Polsce odpowiednio drożej. Tutaj kosztuje 479 dolarów 480 dolarów. Jeżeli rejestrujesz się na stronie Gepalsi, czasami wyskakuje też rabat 5%, jeżeli zostawiasz im swojego maila, więc jest to do zrobienia. Czasami mają promocję 8% zwykle taka, takie promocje wychodzą. W każdym razie 480 dolarów. To jest malutki dron, bo to jest 20. Fajnie lata, można zobaczyć już recenzje m.in. Zenia, czyli Rimsler. Zrobił ostatnio recenzję tego dronika. Super sprawa, mały, można latać wewnątrz pomieszczeń. Łukasz też go kupił jeden z moich kolegów niedawno, więc to jest świetny dron. Czeka się długo na przesyłkę z Chin, ale jest to do zrobienia, bo jeżeli chcesz sprowadzać na własną rękę, nie przez DHL i nie płacić do dodatkowych opłat, to zwykle jest tak, że oni deklarują wartość poniżej 140 czy 150 dolarów. I ta przesyłka nie podlega odsłaniu, ale trzeba czekać około miesiąca, 3 tygodnie miesiąc na dostawę. I teraz idąc tym krokiem, troszeczkę większy, ten kosztował 480, troszeczkę większą jednostką, już droższą, jest na pewno mały up, a mianowicie Defender, to jest marki e, iFlight. Bardzo fajny dron, 25, e, też go mamy tutaj akurat w wersji e, 4S. 539 dolarów. To jest też już e, przy sterowaniu z DJ FPV Remote Controller 2. I on ma zabudowaną też jednostkę DJ O3 Air Unit. Bardzo ciekawy taki konkurent Awaty. Dosyć fajna sprawa, aczkolwiek on też ma takie możliwości jak Awata. Pójdźmy w takim razie trochę e, wyżej bardzo fajną propozycję. Złożyło ostatnio ze swoich komponentów nowe, nową propozycję z oświetleniem diodami. Bardzo fajny dron: 30. To jest Cineub Gepard OP 30. Ja tutaj mam też w wersji 4S i wersja PNP, czyli do Radia DJ. 519-520 dolarów właściwie kapitalny dron, też są już polskie recenzje tego produktu, bardzo mi się podoba, mocny jest, bo może być też w wersji 6S, może podnieść nawet całe GoPro, aczkolwiek wtedy dosyć mocno hałasuje, więc można ograniczyć się do jednostki O3. I teraz z większych jednostek, już bardziej freestyle'owych, 3,5 cala, to jest cieka bardzo ciekawy dron, dlatego, że to jest e konstrukcja Chris'a Rossera, iFlight ją zaadoptował, dogadali się i to jest kooperacja, ale rama jest właśnie opracowana przez Chrisa. 3,5 to wiadomo, że jest mniejszy dron freestyleowy, ale można nim już fajnie poszaleć. Też ma jednostkę O3 zabudowaną. Super to wygląda. Jeden z pierwszych, jeżeli chodzi o 3,5 cala i freestyle. Natomiast z 5 calowych propozycji w bardzo podobnej cenie 10 dolarów droższy jest Nazgul. O3, on już jest na 6S lub też GeParsi, na przykład Mark 5, też mamy w wersji DeadCat. To jest ważne, żeby nie było widać śmigieł w planie, czy jest wersja DC, DeadCat. HD, no to wiadomo, że to jest wysokiej rozdzielczości i O3, to znaczy, że jest moduł O3. Tutaj na też. Zapewne ma możliwość wyboru, jeżeli chodzi o ramę, czy ona jest dead cat, czy x. Trzeba zwrócić na to uwagę. No i ostatnią ciekawą propozycją, jaką wybrałem na dzisiaj, to jest sześciocelowy model. Ja mam boba z kamerą jeszcze. Nebula Pro, ale tutaj już jest z jednostką o 3. On jest droższy, ale to już jest Long Range Dron, dłuższego zasięgu dron, bo ma spore anteny, też ma GPS zabudowany, super jednostka może z dużymi akumulatorami 1500 na przykład czy ja mam 1800 mAh latać bardzo długo i e, faktycznie na daleki zasięg. Można go też zakupić w wersji TBS Crossfire, lub też właśnie pod DJI FPV Remote Controller. I to jest to, co chciałem wam powiedzieć na tym etapie, czyli jesteśmy na etapie kupowania, można też samemu zmienić nadajnik WTX na własną rękę. I ja to zrobiłem w Nazgulu, czyli możemy kupić nawet Nazgula w wersji analogowej, tylko zobaczcie, ja mam tutaj ramę, to jest rama w e, kształcie X, czyli śmigła wchodzą mi w plan, ale można kupić też ramę rozszerzoną bardziej w takim kształcie, to już jest rama Dedcat. I w tym momencie śmigła na mnie wchodzą w kadr. Mamy czysty obraz i ten obraz jest naprawdę dobry, jeżeli chodzi o O3. Jeżeli jeszcze jest słońce, jest wysoko, to nie mamy takich kontrastowych ujęć, prześwietleń. Czy cieni zbyt mocnych, więc w takim sezonie letnim od wiosny do jesieni u nas naprawdę super to wygląda. Jesień, zima, wiadomo, z ujęcia z gołu są sporo lepsze, bo ten moduł otrzyma tendencję do tego, żeby wpadać i lekko w prześwietlenia i w cienie, więc w środku tego, w tego powiedzmy grafu jasności, mamy pusto czy małe zagęszczenie, więc można podciągnąć trochę cienie do góry albo ograniczyć, nawet poprzez małe filtry typu, słaby filterek, typu ND4 prześwietlenia, ale są takie możliwości już teraz. Ja zabudowałem, szybko to wszystko idzie, około godzinki, zabudowa może dwie, plus konfiguracja tego drona, sprawuje się całkiem dobrze i lata mi naprawdę super. Ja też noszę kamerę GoPro, jeżeli mi zależy, a gdybym, na, gdyby naprawdę mi zależało, to za 70 dolarów kupię jeszcze ramę Cat i będę miał rozszerzone te przednie ramiona będzie można spokojnie to zrobić. Więc to jest to. Kupujemy całe. Ja kupiłem tylko jedną jednostkę, jeżeli chodzi o tą moją rekomendację, bo kupiłem flywu. To jest ten pierwszy punkt, kupujemy. Kupiłem Flywoo 4 czterocalowy, bardzo fajny, cichutki, mały dron. Niedawno, jak widać, antena też jest kapitalnie tutaj e, lekko skrzywiona, ale wystaje nam mocno, wyniesiona. Mamy GPS przy nim i bazer. Taki dron jest w stanie nawet latać nam do 10 minut na akumulatorze, 1050 mAh, można też litowo-jonowe ogniwa, cięższe, droższe, nawet 20 minut taki dron jest w stanie latać. Bardzo spokojny cruising, to są śmigła 4-calowe, dwułopatowe, więc on też nie jest bardzo dynamiczny, raczej lata łagodnie i spokojnie, świetny dron, więc to jest ta wersja. Oczywiście też można zbudować samemu. Jest to do zrobienia, albo można przenieść na dajnik. Jest nawet film jednego z naszych kolegów, który Pawo 30 już adoptował do O3 właśnie R Unitu, czyli tą jednostkę przeniósł na Pawło 30 i takich filmów jest sporo, jeżeli chodzi o YouTube. Ja nagrałem film dotyczący Nazgula i faktycznie też można znaleźć go na YouTubie. No i budowa od podstaw, wiadomo, że to się wiąże z tym, że trzeba już mieć trochę większe możliwości, trochę więcej na ten temat wiedzieć, poczytać, pooglądać tutoriali, ale można zbudować drona od podstaw, czyli zamawiamy sobie ramę, zamawiamy sobie moduł O3, tak? plus do tego Kontroler lotu i ESC, regulator prędkości ESC, plus do tego silniki, wiadomo, jeszcze jakieś akcesoria czy wydruki 3D, a, i to wszystko konfigurujemy, sami składamy, lutujemy. No to wiadomo, że zajmie nam parę dni, trochę wkręcenia się w hobby, ale jest to jak najbardziej możliwe i do zrobienia. I teraz, jeżeli chodzi o ostatnią część, o której chciałem powiedzieć. To jest część związana z tym, jak my sobie mamy poradzić. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że kupiliśmy takiego drona w wersji PNP, to jest dokładnie to co pokazywałem i teraz jakie czynności trzeba podjąć, żeby on nam latał z takim radiem i na tych goglach, które mamy w awacie. Więc podstawowa rzecz, aktywacja DJI o 3 Air Unitu i aktualizacja oprogramowania. Tą czynność robimy w programie na komputerze DJI Assistant 2K, i tam jest Consumer Drones Series. Podłączamy sobie jednostkę O3 poprzez USB C. Jeżeli nie jest jeszcze aktywowana, to możemy ją zbindować z goglami i aktywować przez Google, ale też będziemy widzieli jak nam się zachowuje bo czasami jest tak, że przychodzi już aktywowana ja miałem aktywowaną już jednostkę czyli e, tylko wystarczyło zaktualizować oprogramowanie poprzez DJ Assistant 2 to jest to następna rzecz to jest linkowanie i bindowanie z radiem robi się to dosyć prosto dlatego, że po pierwsze radio wystarczy przytrzymać jak jest włączone przytrzymać klawisz ten power przez 4 sekundy i wchodzi nam w tryb bindowania. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o gogle, one mają tutaj taki, taką malusieńką wypustkę i taki czerwony, czerwony symbol. Wystarczy to przyciśnić, stąd szpikulcem, i mamy możliwość w tym momencie przejścia w tryb bindowania. I podobnie jest z jednostką O3. Ona ma przy światełku. Taki, w instrukcji to jest dokładnie pokazane. Ona, ona przy światełku ma też przycisk do bindowania, i te trzy elementy musimy ze sobą połączyć, zbindować, zlinkować. Jak zwał, tak zwał, ale. To nie jest takie e, trudne do zrobienia. Jeżeli to mamy zrobione, czyli mamy aktywowaną jednostkę DJI O3 Air Unit, aktualizację oprogramowania plus podłączenie poszczególnych elementów ze sobą połączenie, to następnie konfigurujemy w Betaflight i to jest dosyć proste. bo po pierwsze musimy określić e, jaki jest odbiornik. W tym wypadku jest to e, DJI O3. R Unit to jest jedna rzecz. Następnie w samym odbiorniku patrzymy sobie, jak nam pracują e, poszczególne drążki, e, czyli w konfiguracji odbiornika w BetaFlight patrzymy, jak nam pracują drążki, i które mamy moduły odpowiedzialne czy, czy przyciski za tryby. Tak? I następnie w trybach sprawdzamy i ustawiamy sobie ich zakres. No i ostatnia rzecz to są napisy już na wyświetlaczu gogli. Nie robi się tego wcale tak trudno. E, Trzeba oczywiście trochę z w BetaFlight poświęcić czasu, ale ja może nagram osobny przewodnik na ten temat. Krok po kroku jest to do zrobienia. Może pokażę to na przykładzie już gotowego drona, jak ja, jaką konfigurację robiłem, bo zajęło mi to dosłownie 10 minut. Najpierw zaktualizowałem sobie oprogramowanie w O3, później połączyłem, zlinkowałem te wszystkie trzy elementy i następnie już w BetaFlight. Zrobiłem szybką konfigurację radia i to wszystko zaczęło bardzo fajnie działać. I można było już startować dronem dosłownie po nie wiem, pół godzinie no, może po godzince można było już wystartować tym dronem i polecieć w, pierwszy, w pierwszą misję. Także bardzo fajna sprawa i słuchajcie, co chciałem powiedzieć. Dlaczego to robimy przede wszystkim? Żeby mieć jak największe możliwości, bo. To, że mamy w tej chwili DJI o 3 Air Unit, daje nam parę możliwości. Po pierwsze, mamy bardzo dobrą jakość, jeżeli chodzi o e, bezpośrednio wideo, zarówno w goglach, tak, wizję w goglach, jak i możliwość nagrywania, bo tutaj mamy slot karty pamięci w tej jednostce i mamy też pamięć wbudowaną 20 GB, więc to jest jedna rzecz. Mamy możliwość za założenia filtrów, regulacji ustawień z pozycji gogli, także y, jak najbardziej można tą kamerę wykorzystać. Ona jest mniej więcej 20% gorsza. Jakościowo w stosunku do GoPro, ale nie trzeba e, tego GoPro stosować, szczególnie jak ryzykujemy na przykład utopieniem drona, to zawsze tą wartość GoPro możemy. Ocalić, tak samo jeżeli chodzi o rozbicie. Wiadomo, że ta jednostka odszyjona jest bardziej chroniona niż w przypadku kamery sportowej, która jest eksponowana. Poza tym też powierzchnia, prawda? Nie we wszystkich dronach możemy zastosować całą, całe GoPro, więc możemy zastosować rozebrane, ale ciągle jest ono narażone na uderzenie, na urazy. Jest to awaryjne rozwiązanie, nie jest to doskonałe rozwiązanie. To samo z chłodzeniem. Wiele jest niuansów, połączenie, kabelki delikatne, więc to wszystko jest taką, no, jest pół, stanowi półśrodek. Wiadomo, że blisko ludzi, jeżeli chcemy mieć dobre ujęcia albo tam, gdzie jest ciemniej, potrzebujemy GoPro rozebrane. Natomiast jeżeli w wielu przypadkach, powiedzmy w 70% przypadków, wystarczy nam ten O3. Air Unit od DJI, więc to jest na pewno rozszerzenie możliwości. Dla ludzi, którzy latają do tej pory, latali Avatą lub latali DJI FPV, to jest fantastyczna sprawa, dlatego, że mamy świetną wizję, kapitalny zasięg, bo naprawdę to radio razem z O3 ma fantastyczne. Ja nie robiłem dalekich bardzo prób, ale mam takie drzewo przy pustej drodze takiej, właściwie to jest droga gruntowa w polach, pomiędzy dwoma polami, mam 800 metrów, i nie było nawet utraty sygnału, cały czas było 50 megabitów na sekundę wizja była jak brzytwa, super, zero opóźnienia oczywiście bezpośredni zasięg, bez żadnych przeszkód, ale spokojnie można latać w zależności od tego, jakie mamy uprawnienia, jakie mamy możliwości w danym terenie, można naprawdę osiągnąć fantastyczne, imponujące zasięgi i latać pewnie przede wszystkim i bezpiecznie, bo to o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy robili, bili jakieś rekordy przelotów. Czy budować, czy kupić gotowy? Ja bym powiedział tak, że jeżeli zaczynasz i przenosisz się z awaty na coś nowego, to może lepiej byłoby faktycznie kupić sobie gotowego drona, takich z tych przykładów, które pokazywałem, rozebrać go, zajrzeć do środka jak to jest zbudowane i z czasem nauczyć się, bo będziesz miał wszystko, co miała, fajnie polutowane, dobrze skonfigurowane i z czasem można element po elemencie rozpracować. Wtedy wiemy dokładnie, jak to wygląda, bo jeżeli chcemy zbudować, to nas to po pierwsze mocno zaangażuje bardzo mocno. Nie wszyscy mają też smykałkę do tego, żeby budować drony samodzielnie. Wiele razy się może okazać, że nam się płytka spali, albo coś źle połączymy, zrobimy zwarcie, lub kiepsko polutuje, lutujemy. Do tego oczywiście potrzebujemy lutownicy, mierniki, szereg rzeczy, które są potrzebne, ale na tym polega też FPV i z czasem to jest nieuniknione. Natomiast jest to fantastyczna przygoda, i mając o 3R unit, możesz go przenosić z jednej z jednej drona na drugiego i eksperymentować ramy nie są drogie. Te komponenty nie są bardzo drogie w stosunku do gotowych produktów, takich jak na przykład Mavic, a osiągnięcia możesz mieć naprawdę fantastyczne i możliwości, bo zarówno loty po klifach, jak i nurkowe, dalekiego zasięgu, jak i loty w pomieszczeniach, tam bliżej ludzi, gdzie Awata już jest na przykład za głośna, im przeszkadza, możesz zastosować coś mniejszego i lżejszego, co nie będzie tak hałasować, na przykład fly bo flyju waży połowę tego z akumulatorem co Awata, i jest co najmniej jedną trzecią cichszy. Więc to są bardzo ważne rzeczy, których nie dowiemy się u poszczególnych sprzedawców, jeżeli tylko przeglądamy strony internetowe, ale one są mega istotne i dlatego. Dzisiaj pokazałem te kroki kolejne, które rozszerzą bardzo możliwości, jeżeli już zainwestowaliśmy w Google DJI FPV i w to radio DJI Remote Controller FPV V2, to w tym momencie wystarczy nam jednostka plus czy kupimy sobie to razem z dronem i mamy naprawdę niesamowite możliwości, bo możemy sobie multiplikować, możemy sobie, jeżeli mamy ambicje, żeby się rozwijać, to możemy jakiegoś małego upas skomponować, albo Long range, czyli dalekiego zasięgu drona, albo właśnie bardziej micro long range, czyli który jest cichutki, można latać bliżej ludzi w miastach. Kapitalny dron, który nikomu nie przeszkadza i takie możliwości dzięki temu otrzymamy. To jest wszystko. Bardzo proszę o komentarz, wasz komentarz, jak wygląda to z Twojej strony? Czy latasz już awatą? Czy myślałeś o awacie na przykład? Bo. Wprowadzenie tej jednostki O3 rozszerza niesamowicie możliwości, i to jest dokładnie to, co pokazałem w tym slajdzie na początku, dlaczego warto to spróbować, i to jest nasze dlaczego, i z tą myślą się właśnie z Wami dzisiaj żegnam. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym epizodzie. Jeżeli zaczynasz przygodę z dronem, skorzystaj z darmowych moich warsztatów, zwykle linkuję je pod filmami. Już e, około 9 tysięcy ludzi skorzystało z tych moich warsztatów online, które mam w ramach swojej akademii. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!